Oh. Aber schon ein No, jebał mnie jak psa ogólnie, mimo że jest głowę niższy. O, neuropatia chyba wraca. Coś tu się dzieje, co ja czuję. Nie odbierzecie mi tego, skurwysyny. Grałem na hiszpańskim serwerze Darkonia. Witajcie, YouTube. Jesteśmy w czempionie po raz kolejny. Tak nam się spodobało. Jesteśmy w prawie całej ekipie. Jest Kaja. Jest największy hipokryta. YouTube. Jest taka ciasta. Gdzieś tam na drążku. Drzewie. Na drzewie? Pierdalał. Co robisz dzisiaj, Agata? Jakaś moc, czy będziesz opanowana dzisiaj? Nie, właśnie dzisiaj mam ochotę tak rozpieprzyć. Bardzo fajnie. Troszeczkę tak. Trzeba być grzecznym, ale troszeczkę można. Robur tak mówił. Opanowany dzisiaj jesteś? No, wczoraj było bardzo niegrzecznie. Naprawdę. Ale nie dasz się ponieść? Zobaczymy. No tutaj moje. To samo co na ostatnim vlogu z Czempa. Stoicki spokój dzisiaj. No ten krzyż jeszcze ją boli. Ale popompuje ze mną klatę. A ja słuchajcie, zobaczymy jak Szambala powie, tak zrobię. 120/3 chcę, żeby dzisiaj pękło. Ostatnio było 120/2. Tak było ciężko. Leżąc? Tak, leżąc. No. Także wracamy. Hashtag neuropatia, ty kurwa jebana w dupę. I lecimy z tematem. Siema, ja też się przywitam. Właśnie wróciłem z pobliskich drzewek na pompeczki i dipy. Już chłopaki wchodzą na ciężary. Czekasz, aż się rozjebiemy? Nie, to były żarty ostatnio. Bo mam nadzieję, że nikt nie potraktował na poważnie. Ja wam życzę jak najlepiej, ale widzę, że już z kolanami średnio, nie? Nie, no to jest dobre, to amelinowe. Amelinowe kolana kupiłem. Saker 10 lat później jak mumia będzie wbijał. Na kredyt wziąłem, wiesz, bo teraz dla średnich ludzi dobrze. Wziąłem kredyt na kolana. No. Co robisz? Ja już mówiłam, to zawsze, już nie muszę mówić. Ostatnio... Jak jestem na filmie, to znaczy, że robię to co zawsze. Jak się nazywa ta figura, która, gdzie byłaś podobna do pająka? Co ostatnio na fanpage wrzuciłaś? I to się nazywa jakoś? To tego, z ringa scena, z egzorcyzmu. To czekaj, przysiadów nie można robić, to może zostaniesz aktorką z horrorów. Może jeszcze się nauczę robić to na drążku. Ale tak serio, już przysiady mogą być, czy nie jeszcze? Nie wiem, nie testowałam. Jeszcze nie wiadomo. Okaże się na następnym vlogu, czy robię to samo. Jagatka. A co to za ćwiczenia? Kalisteniczne. Gdzie zapraszasz? Na mój profil, to pokażę jak robić takie duże łydy. Okej. A gdzie Robur? Wrocław. Robur pilnuje naszego interesu we Wrocławiu. Głębiej już jest tylko Szambala. Ile dzisiaj na kij? 130? 125/4. Za tydzień 130/3. No, bo ja zawsze robiłem 3-4-5 reset, 3-4-5 reset, nie? Ale sobie podjąłem od owcy jego metodę progresji. Pokaż oczy? Bo dziwnie mi mówić, jak nie widzę twoich oczu. Nie, twoje. O, tak zrób, no. Bo ja lubię mówić do kogoś. Okej, okay, ale na rytmę kasa. No, a teraz robię X na 5, X plus 2,5 na 4, X plus 5 na 3. Deload,
i od nowa. X plus 2,5 na 5, X plus 5 na 4 i tak dalej, nie? Czyli dokładasz ciężar. I bardzo fajnie, zwłaszcza na OHP, nie? Mi się progresuje w ten sposób. Fajnie. Ja się odniosę do jednego pytania. Ktoś zadał pod ostatnim filmem z Czempiona, czy już nie periodyzuję planu. Nie robię tego, bo wracam po kontuzji i nie ma sensu, żebym się hamował. Zawsze po kontuzji po prostu wchodzę liniowo i dopiero jak się zaczynają trudności z ciężarem przy danej masie ciała, to zaczynam kombinować i wdrażać systemy. Już jest oswojona. Moje zwierzątko małe, kochane. Lecimy 120 dzisiaj. To już tak. Te! Te! Póki co podrobimy z czarnym płótem, zeleną wodę, starczy po polsku, będzie robił Mesaja. Hity na czasie, powie Baster i zaczynamy. Jest opcja zawarcia pokoju, żeby nie było wojny. Z Benito Mussolini, nie? Ale postanowiłem wytoczyć wojnę. Nie będzie pokoju. Walczymy kurwa do końca. Było to tak lekkie, że przynosisz hańbę wszystkim, którzy wchodzą tutaj i chcą być ekstraordynarni. Kiedyś mogłem być, teraz już nie mogę. Nie no, to jest twój sposób. W drodze po ekstraordynarność. Amelinowe kolana, to wiesz, trochę inaczej, nie? No. Zobaczymy się na szczycie. Jak obejrzysz Czas Zmroku, to zrozumiesz nawiązanie. Dobra. Czas Zmroku? No właśnie. Czas Zmroku, nie Zmroku. Może czekaj, złapię trochę więcej klaty, wyświetlenia, dobra. No więc tak, przez kilka miesięcy starałem się ułożyć plan treningowy, który byłby najlepszy dla mnie, żeby osiągnąć cel na lato. I rozmawiałem z wieloma osobami. Dzięki ogólnie wszystkim, którzy pisali mi różne porady i tak dalej odnośnie kalisteniki. Teraz już wiem dużo więcej niż na początku i plan wygląda tak. Do Sopotu muszę bardzo poprawić wytrzymałość, zrobić kilka figur, które mnie interesują, w tym front lever, poprawić handstand, presy chciałbym w stanie na rękach robić i bardzo poprawić stan mojego rozciągnięcia na tą chwilę. Więc to są trzy rzeczy: wytrzymałość, figury i rozciąganie. I mój trening wygląda tak, że zaczynam od wytrzymałości, potem przechodzę do ćwiczeń statycznych i robię ćwiczenia pod figury. A rozciąganie jako osobna sesja prawie codziennie nawet. No więc tak wygląda mój trening i dziękuję za uwagę. No i taki obwód, dzięki któremu mam zamiar poprawić wytrzymałość, to będzie podciąganie podchwytem, potem pompki, potem podciąganie nachwytem i potem dipy. I to wszystko chcę poprawić tak, żeby spokojnie za jednym razem po kilkadziesiąt powtórzeń robić i mam na to 5 miesięcy jeszcze. Thank you.
Którego te espresso? A ile to kosztuje? Co? Bo inaczej pogadamy. Nie chcesz mówić? Nie będziesz mówił? Mów! Nie wiem. Powtarzam, nie wiem. Mów, kurwa! WK10! 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 Wypuścicie mnie? Nie podobało nam się, w jaki sposób z nami współpracowałeś. Dawajcie mu, wywiercimy na czole nasz kod rabatowy. WK10. I to okaże się masłem. Pauza. Na 10 włosów, ale... Za chwilę będziesz... Łysa. Profesor Xavier. Jeżeli chodzi o włosy, a za parę treningów być może, jeżeli chodzi o atrybuty fizyczne. Wy dziewczyny mówicie po angielsku? Chuj, po polsku. Hola. Nic. Mniejsze dawki, Saker, mniejsze dawki. Okej, pierwsza seria 120x3 poszło fajnie, w drugiej serii nie nagrałem, też poszło, a w trzeciej będzie bardzo ciężko. Szczerze nie wiem, co zrobić. Jak nie wiem, co robić, robię to. Idę się zapytać Smitha, co mam robić. Powiedział mi, że 120. Szczerze, I have a bad feeling about this one, ale zaufam mu totalnie. Buty do rzutu młotem. To wiesz, co z nią zrobić, myślę. Adekwatnie do butów. To... Oj. Ach. O, neuropatia chyba wraca. Dziękuję, Martinie. Koniec ćwiczenia na wytrzymałość. Pompa niesamowita i chyba tak będzie zawsze. Czy nikt nie patrzy? Uuu! A brzuch robiłeś teraz? Nie, ale zawsze spinam brzuch, nie? Nieźle jest. No weź jeszcze coś przypnij, bo rozfokusowany był. Ty, bo ten... O. Jeszcze czekaj, jak tak, weź zrób ten triceps, jak tak złapię. To jest dobra miniatura, tak myślę, że taki 80 tysięcy vlog wyświetla. I wszyscy myślą, że teraz ważę 80 kilo, a schudłem kilogram i ważę 72,5. No to tak jest, że w aparacie w rzeczywistości jesteś chudszy, a w aparacie jednak wychodzi ta trójwymiarowość, pękatość i wydaje się większy. A zrobisz mi na Insta fotkę? 25 kilo testuję sobie, celuję w 3 ruchy.
jednak tutaj, wiesz, tutaj, z prawej strony, tył głowy, zrób jeszcze ten czwarty. No i się stało. Jak ten, no syntol. 205 na 4. Trzymam pobicie rekordu z zeszłego roku na Dzień Kobiet, bo tak zrobiłem rok temu, nie? Na Dzień Kobiet 250 na 5 chyba było. To pobijemy w Dzień Kobiet. A póki co grzecznie. Jest taka przesadka, że zaraz po zostawieniu uczestnika z względu na trudne warunki pogodowe zakończył zachowania. Proszę o ofiarę Krzyżanowskiej. Środowisków wspinaczy, bardzo zwana jest za dużą górą. Znawcy tematów maleńskich mówią, że zrobiła wszystko, co było możliwe. I sama wybrana podczas zasługuje na najwyższy szacunek. To rekord świata, twierdzi Jerzy Natchański. Koledzy, no Kajunia z racji tego, że tego dołu nie może robić, to postanowiliśmy, że skupi się teraz na górze ciała i zrobiła dzisiaj 10 serii podciągań. Pokaż łapki. No. Dobra, nie nagraliśmy żadnej na rzecz filmiku, spróbuję zrobić 11. Dawaj teraz. Było 10 serii po 5. No to już jest walka, nie? Ale idzie pod materiał. Idzie pod materiał. Dawaj. Tak jest. Walić przesadną poprawność. Michał Sakowski, ćwiczenie wyjścia z bloków do sprintu. Żebyś wiedział, bo to, co teraz robię, się nazywa stretch sprinterski. O. I pozwól, że zrobię kilka powtórzeń. I komentarze teraz, top comment. Kiedy, kurwa, zrobicie ten challenge na 100 metrów? Pod każdym filmem. No ale Michał już się szykuje. I co, przed walentynkami? Ile serii? Nie, to robię jako rozgrzewka. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, na pewno nie. Rozwaliłem sobie w maju, 2 miesiące przed sobotem. Niemożliwe. Dwugłowy, tak. I dalej walczę z tą kontuzją do tej pory, jeszcze czuję ból. I dostałem od... Ja tutaj zareklamuję, bo bardzo mi pomógł kolega na Insta. Wyobraźcie sobie, że to jest piękne miejsce. No też mi dużo osób podpowiada na Insta. Okej, okay. Maciek, pokażę jego profil po prostu. Masz ostrość? Stop, czekaj. Jest. Mam. Maciek Sowicki. Dziękuję bardzo. Podpowiedział mi, jak wrócić po tej kontuzji, nie? Ten przyczep sobie rozjebałem dwugłowego na kulszowym. No i od maja mam takie problemy, że nie mogę długo siedzieć, bo mnie zaczyna rwać. W samochodzie jest katastrofa, musimy parkować często przeze mnie. Dlaczego? Martwy, rumuński. Czyli przez ciężar. Byłem już suchy, bo było 2 miesiące przed, a w maju byłem, wiesz, już blisko formy startowej. Miałem lepiej niż formę startową zresztą, bo przed ładowaniem. Pamiętam. No i robiłem tam, nie wiem, 140-150 rumuna i wiesz, no i poczułem nagle szarpnięcie, nie? 150 kg. Także ostatnie 2 miesiące nie robiłem martwych, nie robiłem dwugłowych w ogóle. No i do tej pory się rehabilituję, zaraz będzie pełen rok, nie? Także dziękuję bardzo Maćkowi, to jest moja rozgrzewka, ten stretch płotkarski. Teraz robię rumuna, tylko że na 20 powtórzeń, 3 serie po 20, teraz mam ciężar 45, bardzo powoli dokładam. I na koniec jeszcze robię taką izometrię, że w pełnym stretchu dwugłowego, czyli mniej więcej w takiej pozycji, teraz go napinam, nie? I trzymam, puszczam, napinam znowu, parę sekund, puszczam i tak robię 3 serie po 10. Te 3 ćwiczenia na każdym treningu nóg, czyli co 2-3 dni, no i jest coraz lepiej, nie? Muszę to przyznać. Dziękuję Maciek. Przechodzę i co chwila, kurczę, pączek tak do mnie, kurczę, trudny ten Dragon Flag. Kurde, ten front lever szlifuje cały czas i to brzmi tak jak, no to brzmi tak jak jakiś artefakt w grze by zdobywał, żeby musiał w MMO grindować, żeby zdobyć ten artefakt, nie? Jeszcze do depo zaczniecie chodzić i będziecie się wymieniać front leverami. Kiedyś dałem się tak nabrać.
dałem się tak nabrać, że grałem na hiszpańskim serwerze Darkonia z tatuśkiem na towarze. No i jakiś Hiszpan do mnie, kom, nie, kom, boh free, że, i myślałem, że ten... Nie, naiwniak. On powiedział tak, byłem naiwniakiem, miałem bochy i one tam chodziły za dużą kasę w grze. Powiedzmy, jak na początek, jak na ten etap. No i do depo poszedłem, no i on mówi, wyłóż, nie, wyłóż je przed siebie. Wyłożyłem przed siebie, a teraz naciśnij tam Ctrl G czy coś. No i myślałem, że się sklonują, a okazało się, że ten shortcut to był odpowiedzialny za wylogowanie i wylogowało mnie z gry i on podszedł do mojego depo i... A brzuch... No jebał mnie jak psa ogólnie, mimo że jest głowę niższy. O, neuropatia chyba wraca. Coś tu się dzieje, co ja czuję? Nie odbierzecie mi tego, skurwysyny. Grałem na hiszpańskim serwerze Darkonia. Witajcie YouTube. Jesteśmy w czempionie po raz kolejny, tak nam się spodobało. Jesteśmy w prawie całej ekipie, jest Kaja, jest największy hipokryta, YouTube, jest taka ciasta, gdzieś tam na drążku. Drzewie, pierdalał. Co robisz dzisiaj, Agata? Cześć wszystkim. Jakaś moc, czy będziesz opanowana dzisiaj? Nie, właśnie dzisiaj mam ochotę tak rozpieprzyć. Bardzo fajnie. Troszeczkę tak. Polecam. Jutro pierwsza możliwość... Trzeba być grzeczny, ale troszeczkę można. Robór tak mówił. Opanowany dzisiaj jesteś? No, wczoraj było. Było bardzo niegrzecznie. Naprawdę. Ale nie dasz się ponieść? Zobaczymy. No tutaj moje. To samo co na ostatnim vlogu z Czempa. Stoicki spokój dzisiaj. No ten krzyż jeszcze ją boli. Ale popompuje ze mną klatę. A ja słuchajcie, zobaczymy jak Szambala powie, tak zrobię. 120 na 3 chcę, żeby dzisiaj pękło. Ostatnio było 120 na 2. Tak było ciężko. Leżąc? Tak, leżąc. No. Także wracamy. Hashtag neuropatia, ty kurwa jebana w dupę. I lecimy z tematem. Siema, ja też się przywitam. Właśnie wróciłem z pobliskich drzewek na pompeczki i dipy. Już chłopaki wchodzą na ciężary. Czekasz, aż się rozjebiemy? Nie, to były żarty ostatnio. Bo mam nadzieję, że nikt nie potraktował na poważnie. Ja wam życzę jak najlepiej. Ale widzę, że już z kolanami średnio, nie? Nie, no to są dobre, to amelinowe. Amelinowe kolana kupiłem. Saker 10 lat później jak mumia będzie wbijał. Na kredyt wziąłem, wiesz, bo teraz dla średnich ludzi dobrze. Wziąłem kredyt na kolana. No. Co robisz? Ja już mówiłam, to zawsze, już nie muszę mówić. Ostatnio? Jak jestem na filmie, to znaczy, że robię to co zawsze. Jak się nazywa ta figura, która, gdzie byłaś podobna do pająka? Co ostatnio na fanpage rzuciłaś? I to się nazywa jakoś? To tego, z ringa scena, z egzorcyzmu. O. To czekaj, przysiadów nie można robić, to może zostaniesz aktorką z horrorów. Może jeszcze się nauczę robić to na drążku. Ale tak serio, już przysiady mogą być, czy nie jeszcze? Nie wiem, nie testowałam. Jeszcze nie wiadomo. Okaże się na następnym vlogu, czy robię to samo. Jagatka. A co to za ćwiczenie? Kalistyniczne. Gdzie zapraszasz? Na mój profil, to pokażę jak robić takie duże łydy. Okej. A gdzie Robur? Wrocław. Robur pilnuje naszego interesu we Wrocławiu. Głębiej już jest tylko Szambala.
Ile dzisiaj na kij? 130? 125 na 4. No to też przez to, że w dzisiejszych czasach, w naszym fit świecie, sylwetka to jest waluta. Saker powiedział sylwetcoin. Cała prawda. Bez sylwetki nie ma kołaczy. Kurwa, co byś nie robił? Mówimy o Instagramie. Mówimy o Instagramie. Bo... to jest u nas waluta, sylwetka. Dobra, postawiłeś też na nowe komiki, bo i Alan Walker, Eminem z Chillami, Imagine Dragons, Becky Jean, albo Ania Dąbrowska. I zdropujemy to? Ja też kantylkami nie gardzę. No i tak zdropujemy to tak subtelnie dla widzów po prostu. Właśnie ostatnio zabrakło tego dropseta owca. Oj, nie ma tej agresji dzisiaj. Muzyka. Pierdolok ten radio tylko. Chodź, jeszcze pójdziemy na... Uwaga, piszcie w komentarzach, jak mamy nazwać to miejsce. Mamy już portal do Szambali, a teraz mamy właśnie to. My kiedyś z Pążkiem trenowaliśmy streetboxing, nie? Przez rok prawie. No. No jebał mnie jak psa ogólnie, mimo że jest głowę niższy. No jak, zawsze w sparingach mielałeś. Nie. Ja jestem po prostu wolny w chuj, no ale mniejsza. W każdym razie tam były zajęcia półtorej godziny, w tym prawie godzina rozgrzewki, nie? Za 40 minut, no przesadziłem. No i po prostu my byliśmy już tak zajebani po tej rozgrzewce, a to dopiero początek zajęć był. Fajny czas, przed maturą. Nie ma czasu. Przed maturą. Jest trening. Żegnam cię. Wyglądasz, jakbyś był zmęczony i ledwo miał siłę na tą serię. Nazwę to stanem budny. Kolejna infekcja. Ach, te wirusy. Dziękuję, zapraszam na Instagram Wuka Saker i do zobaczenia. Co kupujesz w Biedronce? Coś tam dla Agaty. Mm. Nie chipsy. I czekoladę dla mamy pewnie. Nie, ale może jednak chipsy kupię, bo dzisiaj Houston no, wcześniej grają. No. Do zobaczenia. No.